młodości kochał piłkę nożną, ale teraz udało mu się wstrzelić dopiero na 6. miejsce stołecznej listy. Pokornie to znosi, ale też nieczęsto zdarza mu się wychodzić przed szereg, jak na wzorowego ziobrystę przystało. Choć pełni ważną funkcję wiceministra sprawiedliwości, a żeby było sprawiedliwie, dzieli to stanowisko z aż 5 innymi osobami. I odpowiada za obszar, który de facto nie istnieje, za kontakt z Brukselą w sprawie badania polskiej praworządności. A czy dziś złapie kontakt z wyborcami? Sprawdzimy to. Gościem Gry o Głosy jest Sebastian Kaleta z suwerennej Polski. Beata Lubecka, Radio Z. Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Dobry wieczór. Gra o Głosy. Wspólny program Wirtualnej Polski i Radia Z. I oto on jest z nami, Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, Suwerenna Polska. Przypomnę, że Suwerenna Polska to przystawka do Prawa i Sprawiedliwości, gdyby ktoś nie pamiętał. Mały koalicjant, dobry wieczór, kłaniamy się Państwu. Patrzyłem na Pana minę. Uśmiech taki raczej po polsku. Nie taki bardzo delikatny. Poker zastanawiałem face. Się, tej Brukseli to Pan tak nie lubi od czasu, kiedy Pan się nie dostał do Parlamentu Europejskiego? Dobry wieczór. Ja nie mam jakichś negatywnych uczuć wobec Brukseli. Ale? Pewien krytycyzm wobec tego, co Unia Europejska robi wobec Polski w ostatnich latach i w jakim kierunku zmierza, jest we mnie i to wcale nie oznacza, że jakoś tutaj zionę bardzo... Myślałem, że po prostu ma pan traumę, bo kiedyś pan wygrywał chyba konkursy w szkole jeszcze wiedzy o Unii Europejskiej. Aha, wow. Byłem finalistą krajowej olimpiady. No właśnie, tak. Więc teraz mam wrażenie... Pracę magisterską napisałam z prawa unijnego. No nie, od miłości do nienawiści bardzo blisko, można powiedzieć. Pracę magisterską też napisałam z prawa unijnego. Ale to 6. miejsce na liście to nie jest, to szału nie ma, nie? Wiecie Państwo, ja do parlamentu dostałem się 4 lata temu z 9 miejsca. No więc tak, 17,5 tysiąca głosów pan miał. Biorąc pod uwagę pozycję wyjściową 4 lata temu obecnie, jest ona wyższa, aczkolwiek to ma, można powiedzieć, nie ma fundamentalnego znaczenia. Najważniejsze są tak naprawdę w tej geometrii wyborczej, mówi się jedynki, dwójki, a potem już wyborcy raczej, jak już nie decydują się na jedynkę lub dwójkę, to już szukają swojego kandydata. W każdym razie o tym miejscu pewnie jeszcze będziemy rozmawiali. Bardzo krótko proszę o odpowiedź, dlaczego suwerennej Polski, przynajmniej ja was nie widziałem na tej konwencji programowej PiS-ów końskich, nie było was tam? Byli nasi przedstawiciele. Ale pana pan nie było? Ja miałem tego dnia plan już kampanii w Warszawie. Wczoraj byłem na Halii Mielowskiej. A dlaczego się nie było? Nie rozmawiałem z ministrem na temat tego, czy jest, czy nie, ale nasze postulaty w programie się znalazły, więc to jest Ale dlaczego nie jest najważniejsze? Dobrze, gdybyście chcieli zapytać, to bardzo, bardzo proszę. Mamy numer 321. Proszę mi pozwolić dokończyć. 321-321-321 to jest telefon do Radia Z, więc możecie dzwonić i pytać o co tylko chcecie pana ministra. Te pytania w naszym programie się pojawią. To prawda, jest też ankieta. Ankieta i czekamy na odpowiedzi na państwa pytania. A pytanie brzmi, czy zgadzasz się z Sebastianem Kaletą, Suwerennej Polski. Głosowanie trwa, gdzie? Wirtualna Polska News, tam czekamy na odpowiedzi, a to jest program Gra o Głosy. Gra toczy się o najwyższą stawkę, bo jest to gra o władzę, więc czekamy też i na wasze głosy. Więc zostańcie z nami, bo na pewno będzie ciekawie, mam nadzieję przynajmniej. Czyli Ziobry w końcu nie było, czy był, bo ja już się pogubiłam. Minister Ziobry chyba nie było osobiście, ale był minister Wójcik, było kilku naszych posłów, ale co jest najważniejsze z perspektywy naszego wspólnego startu w wyborach, każdy z nas prowadził kampanię, jeśli nie w Końskich, to w swoim okręgu, ale wczoraj odbyła konwencja programowa, a liczy się to, co jest w programie. I nasze postulaty w tym programie Okej, rozumiem, że zgadzacie się w takim razie w 100% z tym programem. To jest nasze, jako że wspólnie, tak, wspólnie startujemy, wspólnie zobowiązujemy się do realizacji tego, co jest w tym programie. Czyli a co z sędziami pokoju? Bo mówiliście, że to niekonstytucyjne rozwiązanie. My jako kierunek reformy sądownictwa, jako komponent sędziów pokoju nie kwestionujemy jako ideę, tylko rzeczywiście w projekt, który był złożony w tej kadencji Sejmu, uważamy, że nie wpisywał się w kształt polskiej konstytucji. Panie ministrze, pan mówi, nie kwestionujemy, a ja mam pana wypowiedź. Wprowadzenie sędziów pokoju wymaga zmian w konstytucji. W tym trybie, który był zaproponowany. Ponieważ jeśli sędziowie... A w tym trybie, który teraz jest zaproponowany? No, czy wy jeszcze nie znacie tych szczegółów? Będziemy cały czas rozmawiać o kształcie ustawy o sądach pokoju. No, w sumie natomiast dla was konstytucja jest trochę z gumy, więc nie da się. Z gumy. Natomiast brzmienie tej... tego zapisu w programie, który został wczoraj zaprezentowany,
nie przesądza, czy wybrana zostanie formuła ostatecznie drogi ustawowej, czy drogi poprzez zmianę konstytucji. To ma związek, bo można też drogą ustawową wprowadzić coś, co nazwiemy sądami pokoju, ale to też będzie miało znaczenie, jakie sprawy będzie mógł rozstrzygać, ile będzie instancji sądu, jaki będzie status tych sędziów. Oczy Pawłowi Kukizowi, który żądał wprowadzenia sędziów pokoju, więc wpisaliście coś na odczepnego, żeby po prostu przymknął oko. Z Pawłem Kukizem negocjował Prawo i Sprawiedliwość. No i Paweł Kukiz przemawiał na tej konwencji, a nie Zbigniew Ziobro. Prezes woli już Kukiza od Zbigniewa Ziobry? Kampania ma jeszcze potrwa kilka tygodni i ma wiele różnych elementów i etapów. Ja się nie dziwię. I wczoraj minister Ziobro na konwencjach programowych w Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy w poprzednich latach występował wielokrotnie. Wczoraj, jako że Paweł Kukiz startuje po raz pierwszy z list Prawa i Sprawiedliwości, tak jak się mówi, za dużo grzybów w jednym barszczu też nie powinno występować. Zbigniew Ziobro nie znosi konkurencji. Że państwo tak jakby szukacie dziury w całym. Była koncepcja, że przedstawić program. Jednym z elementów też zaprezentowania naszym wyborcom to, że nasz obóz staje się szerszy w tych wyborach, jest to, że startuje razem z nami, tym razem Paweł Kukiz. Nie dziury w barszczu, tylko widzieliśmy wcześniejsze konwencje. Zbigniew Ziobro tam zazwyczaj występował, tym razem nie wystąpił. A może po prostu jest zły, bo prezes go wygryzł z tego okręgu. Idzie nowe. Skoro pan tak dobrze zna, jak rozumiem, program Prawa i Sprawiedliwości, to proszę wymienić te 8 konkretów. No, 3 już zrealizowaliśmy, bo chodzi o 800+, to zaczynamy od tych, które zostały zrealizowane, czyli 800+, darmowe autostrady, bezpłatne leki. Od poniedziałku prezentujemy konkrety. Wczoraj ostatni został zaprezentowany, czyli emerytura stażowa, program rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty, program dobry posiłek w szpitalu, program wzmacniania obecności polskich produktów w sklepach i program dodatkowych wycieczek dla polskich uczniów, jeśli chodzi o zwiedzanie Polski. I chyba tu się 8 konkretów takich precyzyjnych punktów zamyka, ale oczywiście sam program jest dużo szerszy, tam jest o wiele więcej różnych zobowiązań. Ale dość sporo tam takich odgrzewanych kotletów, dużo chwalenia się w pierwszej części. Połowa to jest, czego to nie dokonaliśmy. Ale jest też wizja do 2031, zdaje się, a później jeszcze dalej. Zastanawiam się, ile to wszystko będzie kosztowało. Wszystkich elementów programu nie opracowywałem, a część z tych programów jest wieloletnich, już realizowanych. Ale czy w ogóle policzyliście, ile te wasze obietnice będą kosztować? Wszystko jest zawsze policzone. No to ile? Ale przez kogo? Szanowni Państwo, ja tej liczby na dzisiaj nie znam, jeśli Państwo mnie o to pytacie. Natomiast jeśli patrząc na przeszłość naszych obietnic wyborczych, tego, co realizowaliśmy, zawsze to się, jak mówi kolokwialnie, spinało, co jest bolączką naszych konkurentów. Pytanie, czy tym razem tak, się za to teraz mamy oczywiście, bardzo duży deficyt budżetowy, niespotykany w Unii Europejskiej. Istotą jakby naszej wiarygodności jest to, że my możemy, tak jak Państwo tak trochę ironicznie podeszli do kwestii podsumowania naszych rządów na pierwszych stronach tego programu, my te 100-kilkadziesiąt stron opisu tego, co się zmieniło przez 8 lat w Polsce pod naszymi rządami, to są twarde fakty. No, panie ministrze, ale chwalić to wy się umiecie, nawet chwaliliście się pieniędzmi z KPO, których jeszcze nie było, jeździły billboardy po Polsce. Co zrobiliśmy przed naszymi obywatelami. A gdybyśmy nie... kwoty, to chociaż jedna rzecz, pozwoli pan, że dopytam, czy to było konsultowane z minister finansów? Nie. Czy ona dała zielone światło? Czy powiedziała, to się zepnie, tak czy nie? No wszystko, co jest w budżecie na kolejny rok, jest ustalone z ministrem finansów. No ale wy nie zawsze zapisujecie dokładnie wszystko w budżecie. Czasami ten budżet pomijacie, więc pytam, czy minister finansów była konsultowana w sprawie tego, czy to się zepnie? Czy z pewnością
Ja nad całym programem naszego ugrupowania nie pracowałem i nie uczestniczyłem we wszystkich rozmowach. Natomiast... To skąd pan wie, czy było konsultowane? No zakładam, że... Zakładam, że wszystkie nasze propozycje były konsultowane z tymi, którzy będą decydować o kształcie budżetu, bo gdyby takiego opracowania i analizy nie gdybyśmy nie przygotowali, to byśmy tego nie mogli obiecać, bo byśmy tego nie mogli zrealizować. No i więc mówiliśmy, to, co że pan minister nie wychodzi przed szereg to, co i nie wychodzi obiecane, przed szereg. Natomiast mogę powiedzieć ze swojej strony tyle, bo przecież nie byłem w zespole, który przygotowywał program, natomiast również z naszej strony prezentowaliśmy i z resortu, i z dziedzin, za które odpowiadamy w resortach, punkty, które chcielibyśmy realizować w kolejnej kadencji. I takie punkty, jeśli chodzi o dziedzinę, którą się zajmuję, są w tym programie, z czego się bardzo cieszę. Jeszcze a ja tylko przypomnę, że jeśli chcielibyście zadać pytanie naszemu gościowi, panu ministrowi, to polecamy się. 321-321-321, telefon do Radia Z. Czekamy. Czekamy na państwa głosy, a jeśli chodzi o te konkrety, ja przypominam sobie, jak Ministerstwo Finansów mówiło, że nie trwają prace nad powiększeniem programu 500+ do 800+, później okazało się inaczej. I niektórzy politycy obozu władzy nawet nie pamiętają, jak nazywa się minister finansów, więc zastanawiam się. A pan pamięta? Magdalena Rzeczkowska. Brawo. To jest dobra odpowiedź, bo niektórzy mówili... Może pan minister ma pamięć do nazwisk. Do nazwisk, bo nie wszyscy pamiętali. Panie ministrze, przejdźmy do kolejnego tematu, do list wyborczych, bo one budzą duże emocje. Nie wiem, czy nasi widzowie i nasi słuchacze wiedzą, ale Robert Bąkiewicz to jest pana kolega, to prawda, z innej listy. Jak to się stało, że on wylądował na waszych listach? Od wielu miesięcy rozmawialiśmy z Robertem Bąkiewiczem o współpracy. Ale wy się kolegujecie jakieś mocno? Znaczy, pan i Bąkiewicz? Nie kolegujemy się, ale poznaliśmy się przy okazji. A jakieś kolacyjki, wspólne coś? Nie rozmawiałem z nim wówczas, ale kiedy się okazało, że będzie za nim współpracował, poznałem go, miałem okazję kilka razy z nim rozmawiać. Lider narodowców. I przyczyny, dla których te rozmowy były prowadzone, tak, jest jednym z liderów środowisk narodowych w Polsce. Przyczyną było to, że dostrzegliśmy, że Robert Bąkiewicz jako osoba z tego środowiska dosyć jasno antyrosyjska jest wypychana za margines Konfederacji. Możemy odebrać Konfederację. Jako że właśnie w środowisku suwerennej Polski też tym się różni od środowisk narodowych w Konfederacji, że jesteśmy z pozycji antyrosyjskich na polskiej scenie politycznej, jeśli chodzi o odbiór naszej polityki zagranicznej, to uznaliśmy, że warto tę współpracę nawiązać i cieszymy się jako suwerenna Polska, że Robert Bąkiewicz jest na listach i jest przez nas rekomendowany. Ale nie przeszkadza panu wypowiedzi. PiS pełza przed Żydami. Była taka wypowiedź. Była taka wypowiedź, bardzo emocjonalna, bo sprawy relacji z Izraelem budzą duże emocje w części naszego elektoratu i w dużej części opinii publicznej. I sprawa... Czyli panu sprawy zarówno cztery... Zwłaszcza, że ustawa IPN, gdzie powstała? W Ministerstwie Sprawiedliwości. Powstała i ta ustawa poza jedną zmianą, jeśli chodzi o kodeks karny. A potem trzeba było się z niej wycofać. Często państwo zapominacie, że kluczowe elementy tej ustawy, instrumenty cywilne, instrumenty, jeśli chodzi o dobra osobiste narodu polskiego, zostały w tej ustawie, tylko został zmieniony przepis przepis karny. A nawet wersją. Więcej, ta ustawa jest skuteczna, bo w kilku przypadkach udawało się... I to była wypowiedź emocjonalna osoby, która obawiała się, że relacje z Izraelem tak, będą... Tak samo ale człowiek, była emocjonalna, który, powiem państwu, wie, kiedy próbował zagłuszać Sankcję Warszawską. Człowiek, który pochukiwał na zasłużoną uczestniczkę Powstania Warszawskiego, ma odpowiednie kwalifikacje? Za chwilę się do tego odniosę. Natomiast jeśli chodzi o kwestię jeszcze relacji z Izraelem, akurat ten niepokój było o tyle, okazało się, że nie jest... Nie ziścił się z tego powodu, że chociażby Robert Bąkiewicz i spójrzmy Michał Kołodziejczak, teraz jedynka Platformy. O, wiedziałam, że będzie 4-4-7, akurat miałem ten zaszczyt, że zostało mi powierzone zadanie nowelizacji ustawy. 30 lat nie ma roszczeń tak zwanych bezspadkowych, to między innymi zrobiliśmy. A pytali państwo jeszcze panią Wandę Traczyk-Stawską, to krótko odpowiadam, bo pytałem też pana Bąkiewicza o to, o co tam chodziło. Przypominam, że ona występowała podczas wiecu politycznego Donalda Tuska, a no pan Bąkiewicz organizował kontrmanifestację i on podczas tej kontrmanifestacji twierdzi, że on nie słyszał,
kiedy ta pani nie przemawia. No, proszę. Ponieważ te manifestacje, się mówił, te manifestacje się wzajemnie zagłuszały. Tam nie słyszał, a nie widział, rozumiem, jak spychał kobietę ze schodów podczas obrony. Ostatnio wywiadzie na mówił, że on został wychowany w takim duchu właśnie szacunku dla kobiet. No to ale w takim razie gratulujemy tego zabrać szacunku. Głos naszemu widzowi czy naszemu słuchaczowi. Bardzo proszę o ten telefon. Dzień dobry. Dzisiaj już wiadomo, iż niewygodne dla obozu rządzącego osoby były inwigilowane Pegasusem. Jak teraz pan się odniesie do kłamstw polityków PiS na ten temat? Czy uważa pan, że powiedziane kłamstwa i działania w tym temacie dają panu, pana ugrupowaniu mandat do dalszej władzy i są zgodne z nauką Kościoła, którą w przypadku aborcji tak podnosicie? O krótką odpowiedź. Polskie służby muszą korzystać z nowoczesnych narzędzi, jeśli chodzi o zwalczanie przestępczości. Czy i z jakich aktualnie korzystają, nie wiem, ponieważ są to informacje niejawne i ci, którzy zarządzają, nadzorują służby, bezpośrednio wiedzą, jakie na bieżąco urządzenia są zakupowane. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że skoro przestępczość jest coraz bardziej zaawansowana, to również ci, którzy przestępców poszukują, muszą mieć dysponować odpowiednimi narzędziami, a co jest istotne, jeśli chodzi o kontrolę operacyjną, niezależnie od używanego urządzenia czy oprogramowania, to się znajduje pod kontrolą sądów. Więc nie jest tak, że sobie służby samoistnie... To z automatu, ale to... Ale to jest, mamy przepisy, gwarancje procesowe i tego typu działalność operacyjna. Zastrzegam, że nie mówię o konkretnym oprogramowaniu, tylko mówię o mechanice prowadzenia kontroli operacyjnej i dzięki kontroli operacyjnej udało się wykryć wiele przestępstw. Przede wszystkim dzisiaj żyjemy w zagrożeniach związanych ze szpiegostwem, bezpieczeństwem, jeśli chodzi o sytuację wojenną na Ukrainie, no to wyobraźcie sobie państwo, że nasze służby nie dysponują takimi instrumentami, ale oczywiście... Ale oczywiście... Ale oczywiście... Korzystanie z... każdego narzędzia tego typu, opinia publiczna ma prawo pytać i tutaj, o wątpliwości. Do kropki. Do kropki. I teraz, to jest ta kropka, można teraz, pytać. I teraz posłuchamy, co na pana ocenić. Temat sądzą warszawiacy. Sebastian Kaleta, kojarzy pan człowieka? Tak. Co pan o nim myśli? Jakie jest pana zdanie? Porządny człowiek. A skąd jest, pan wie? Nie wiem. No, już pokazuję. Resort Sprawiedliwości od Ziobro. Nie, proszę pana, fatalny człowiek. Masakra. Sebastian Kaleta. No, oczywiście. I tamtym razem na nich głosowałem i teraz będę głosował na nich. Ja na niego głosowałam, ale on mało pokazuje się w telewizji. Same kłopoty. On tylko mówią dużo, że wszystko zrobili, ale efektu żadnej. Tak było, tak jest. Było dużo spraw, które na pewno zrobił dla Polski. Czy były akurat te, które chciałbym? Raczej wydaje mi się, że nie. No walczył o te mieszkanie, wie pan, był w tej komisji. A co pani o nim wie? Co zrobił dla Warszawy? No właśnie nie wiem. Nie widzę, żeby cokolwiek zrobił. Wiem, że tu pracują ludzie i tego, ale kto... To nie pytam. No widzi pan, warszawianka uważała chyba, że pan leń po prostu. Nic pan nie zrobił generalnie. No ale kojarzyła, może... ale pana kojarzyła. No pierwszy interlokutor też kojarzył generalnie, ale jak słyszał skąd pan jest, to już nie był taki uprzejmy. No to w takim razie pytanie jeszcze od potencjalnego wyborcy i kierowcy taksówki. Pan Jacek z Muranowa. Co zrobicie z nami taksówkarzami? Czy jakie stawki zostaną podwyższone przy obecnej drożyźnie i czy nasze postulaty zostaną rozpatrzone i gdzieś dalej wysłane? Bardzo prosimy o odpowiedź. Jeśli chodzi o taksówki w Warszawie, to mam od wielu lat skrystalizowaną opinię. Prowadzenie działalności przewozu osób powinno odbywać się na równych warunkach, zarówno jeśli chodzi o taksówki i aplikacje, z których dużo mieszkańców Warszawy korzysta. Czyli krótko, ale nie zawsze... trzeba zmienić? Czy trzeba coś? W mojej ocenie firmy, które korzystają, tak zwane przejazdy na aplikacje, powinny być w równym stopniu opodatkowane jak przejazdy taksówkami. I to też jest przedmiotem wielu rozmów w rządzie. Jak była jedna ustawa, która zwiększała już, jeśli chodzi o obowiązki regulacyjne tych większych korporacji, ale czy to jest wystarczające? Wydaje mi się, że z tym problemem się jeszcze będziemy mierzyć. Panie ministrze, biegniemy dalej, bo mamy też dla pana quiz o regionie, z którego pan startuje. Sprawdzimy pana wiedzę.
Pierwsze pytanie. Ile kondygnacji, w tym podziemnych, ma Pałac Kultury i Nauki w Warszawie? A. 54, B. 46, C. 47. Którą odpowiedź pan wybiera? A, B czy C? To przyznam się, że nigdy nie byłem na szczycie Pałacu Kultury. Nie liczył pan? Więc nie liczę, ale to jest budynek Rady Miasta i Rada Miasta jest na 10 bodajże piętrze i tych pięter to państwo dużo proponujecie. No. To jednak ja bym postawił z podziemnymi 54. Ile? To odpowiedź A. Tak? Przepraszam, nie. Ja pracowałem na 21 piętrze naprzeciwko Pałacu Kultury. Skoro i tam ostatecznie. 46. No to sprawdzamy tę odpowiedź. Odpowiedź B została zaznaczona i to jest poprawna odpowiedź. I szybkie pytanie. Chociaż pierwsza odpowiedź była 54, no już niech będzie. Ale niech będzie. Ale jak w milionerach trzeba potwierdzić. No, zostało potwierdzone. Szybka dochytka. Pałac Kultury zburzyć czy zostawić? Moja osobista opinia jest taka, że pomniki sowieckie należy burzyć. Natomiast ja rozmawiałem z wieloma kolegami również z prawicowymi, którzy też długo w Warszawie mieszkają i mają wspomnienia związane z Pałacem Kultury, jakieś młodzieńcze, jeśli chodzi o kupowanie. I jednocześnie plan zabudowy Śródmieścia, jeśli chodzi o budowę wysokich wieżowców wokół tak, Pałacu Kultury. Panie ministrze, nie mamy czasu, bardzo proszę. Tak czy nie? Moją osobistą opinię uważam, że politycy samodzielnie te decyzje o zburzeniu powinni podejmować. To jest dla Warszawy taka sprawa, która ewentualnie powinna być przyjęta w referendum. W Warszawie. Ale drugie pytanie. Nie wydaje mi się, że to był podstawowy problem Warszawy. Dzisiaj. Drugie pytanie. Która ze stacji ma być dobudowana do pierwszej linii metra w Warszawie? A. Plac Konstytucji, B. Królewska, C. Piaski. Proszę o wskazanie prawidłowej odpowiedzi. Powiem tak, no najbardziej chyba niepotrzebna inwestycja, którą chce zrealizować Rafał Trzaskowski obiecał, jest to Plac Konstytucji. Sprawdzamy. I jest to dobra odpowiedź, dwie dobre odpowiedzi w quizie o regionie, a teraz przechodzimy do quizu politycznego. Zobaczymy, jak sobie pan poradzi. Po ilu latach? Ale to my tak państwo przepytujecie. Po ilu latach według programu Prawa i Sprawiedliwości będzie możliwe przejście na emeryturę stażową? Rozumiem. 36 dla kobiet, 38 dla mężczyzn, 38 dla kobiet, 43 dla mężczyzn, 35 dla kobiet, 42 dla mężczyzn. Którą wypowiedź pan odpowiedź wybiera? Odpowiedź... A, B czy C? Odpowiedź B. Zaznaczamy. Sprawdźmy, czy to jest prawidłowa odpowiedź. Tak, to jest prawidłowa odpowiedź. No to drugie pytanie z programu wyborczego. Której usługi elektronicznej nie planuje wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość? A. M-Rachunki, B. MTV czy C. M-Biznes? Na pewno MTV jest w programie, ale państwo, czy program ma 300 stron? No, ja myślałam, że ta pan na wyryski jednak od A do Z. Na pewno M-Rachunki albo M-Biznes. Tylko nie pamiętam, no to proszę wybierać. Nie pamiętam, bo MTV na pewno... Bardzo no. Proszę wskazać odpowiedź. Wydaje mi się, że M-Rachunki. No to zaznaczamy i sprawdzamy. To jest dobra odpowiedź. No tak, ale powiedzmy sobie, że pan minister jednak strzelał, a nie zna programu, to ewidentnie nie widać. No 300 stron, z czego 150... Ale muszę rozczarować naszych widzów, MTV to może być nie, muzyczna, nie to, o czym muzyczna, to nie muzyczna, ale mogę powiedzieć, czym jest propozycja? W takim razie, nie, to, nie to, bo już, musimy może w dalszej powiemy, części. Tak jest, a tymczasem musimy pożegnać trochę ten program słuchaczy Radia Z, ale to nie znaczy, że się żegnamy. A w tej drugiej części rozpoczniemy od pytania od konkurenta politycznego. Od teraz już ale jesteśmy, nie zdradzimy jeszcze. Nie, absolutnie nie. Od teraz jesteśmy w telewizji Wirtualna Polska, na portalu Wirtualnej Polski, na Radio Z.pl i w naszych mediach społecznościowych i na YouTubie, rzecz jasna. Zapraszamy. Gościem nieustająco jest Sebastian Kaleta. Nie wyszedł. Nie wyszedł. MTV, muszę... A też pan chciał tam powiedzieć, że co pan chciał, przepraszam, bardzo rozwinąć? Na czym polega ten punkt programu? Ten punkt programu polega na tym... M-Rachunki? MTV. Nie jest to bynajmniej nawiązanie do stacji prezentującej wideoklipy muzyczne, tylko jest to propozycja, żeby wszystkie filmy, nagrania, koncerty, które są własnością Skarbu Państwa, można było jakby... jak VOD przez internet czyli sobie taki obejrzeć. Narodowy... I również mecze piłkarskie
Czyli taki narodowy, no tak, nie chcę używać nazwy. Narodowa wideoteka. Narodowa czyli wideoteka. Wystąpienia tego prezesa PKN Orlen też będą tam w takim razie. Z tego, co mi się wydaje, że tam w tym punkcie następny kulturalny i sportowy. Pan prezes Obajtek raczej w sferze gospodarczej by się mógł Glińskiego będą wystąpienia. Ale było już miło i przyjemnie. To teraz do tego, o co konkurent polityczny chce pana zapytać, przejdziemy. A tym konkurentem jest Michał Szczerba, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. 25 maja stały Komitet Rady Ministrów przyjął stanowisko, że lotnisko Okęcie zostanie zlikwidowane. Nikogo nie pytano o zdanie. Byli tam również ministrowie suwerennej Polski. Jakie jest stanowisko pana, panie pośle Kaleta, w tej sprawie? Nikt nie zapytał o zgodę warszawiaków, nikt nie zapytał o zgodę prezydenta Warszawy. Decydujecie za nas. Niech pan się z tego wytłumaczy. No niech pan się z tego wytłumaczy, tak kochacie referenda, to proszę bardzo. Odpowiem na to pytanie, natomiast nie muszę się z niczego tłumaczyć, bo ta sprawa jest logiczna i dla osób, które trochę rozumieją świat, jasna. Przede wszystkim, no gdybyśmy pytali Rafała Trzaskowskiego o zgodę, jeśli chodzi o CPK, jego odpowiedź jest jasna, po co nam CPK, skoro jest lotnisko w Berlinie, już kilka lat temu to powiedział, więc skoro chcemy budować CPK, to raczej Rafała Trzaskowskiego o opinię tutaj nie ma co pytać, bo jest znana. Natomiast mieszkańców można byłoby zapytać. Natomiast wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że lotnisko CPK jest dużym przedsięwzięciem, potężnym przedsięwzięciem i będzie również będzie zrealizowany szereg inwestycji, które spowodują, że będzie łatwo się z Warszawy tam dostać. A co na tych terenach? Również nasz narodowy przewoźnik, który miał być sprywatyzowany LOT, tam będzie miał swój, jakby można powiedzieć, swój dom i będzie latał stamtąd na cały świat. I jako że kiedy ta inwestycja zostanie skończona, oczywiste jest pytanie, co dalej z lotniskiem Okęcie. No i raczej pytanie, sprzedać i wybudować, tak? Jak rozumiem, raczej, jak sugeruje opozycja, wybudować, postawić tam może dla deweloperów jakieś polityczne złoto, może ktoś na tym zarobi, pyta opozycja. Na pewno Michał Szczerba, gdyby się interesował nieruchomościami warszawskimi, kiedy wyrzucono z warszawskich kamienic lokatorów, bardziej by się przysłużył w Warszawie niż snuć te hipotetyczne wysane z placa sensacje. Natomiast nie wiem, czy takie wysane z palca. Jest cała strategia przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów. Jest strategia dotycząca tego, żeby kierować ruch od razu na CPK, co będzie oznaczało, że lotnisko Okęcie w części ma chyba komercyjne loty stracić od razu. Co zrodzi pytanie, co dalej z tym potężnym, z tak dużym lotniskiem, kiedy obok jest jeszcze większe. To jest sporo stron do poczytania. Naprawdę, sami piszecie w planach o tym, że jest taka możliwość. No to chyba to nie rozmawiamy o rzeczach wysanych z palca. Szanowni Państwo, jeśli mówimy o potężnym lotnisku, które powstaje kilkadziesiąt kilometrów, kilkanaście, sam to jest chyba tam od Okęcia ze 30 kilometrów, to chyba zasadnym jest pytanie, czy Skarb Państwa ma utrzymywać dwa lotniska w tej sytuacji. Chyba po to inwestujemy w CPK. No to dlaczego boicie się powiedzieć otwarcie, że tak, no to mamy plany na to, co się staje z tymi terenami? Decyzje o tym, co się stanie, jeszcze nie zostały podjęte, natomiast pewne założenia. No to po co piszecie o tym założeniach, że jest możliwość sprzedaży? Bo się tworzy strategię, się tworzy założenia. Założenia są takie, że ruch z Okęcia zostanie przeniesiono na CPK. Tak, takie, że CPK powinno być w 2027 roku i nie ruszy. Że poseł Szczerba to dziwi. Bo o tym też rozmowa trwała wiele lat, że co z Okęciem i wszyscy mają świadomość tego, że zdolności operacyjne Okęcia zostaną ograniczone, a w związku z powyższym jest stawiane pytanie, co w ogóle z tym lotniskiem. W ogóle ale to po co nam Okęcie, jak mamy Radom? Chwila, ale tak to jest kwestia, która teraz budujemy CPK, to jest długi proces inwestycyjny, więc decyzje, jeśli chodzi o Okęcie, jeszcze nie zapadły. Natomiast pewne scenariusze są rozważane. To czekamy i będziemy rozważane. To sprawdzali. Mamy kolejny telefon. Telefon, tak, proszę bardzo. Pytanie od słuchacza, bądź słuchaczki. Co sądzi pan o aferze wizowej, która parę dni temu powstała w Polsce i w Unii Europejskiej, o handel wizami dla obcokrajowców z Afryki? Dziękuję, pozdrawiam. Prokuratura prostowała te doniesienia prasowe i wskazywała, że jeśli chodzi o możliwe nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, chodzi o zdecydowanie marginalną skalę i chodzi o konsulaty w Azji bodajże. Teraz mi wyleciało, które dwa państwa, ale nie bynajmniej, chyba chodzi o konsulat w Szanghaju. I tam były takie stragany generalnie przed tym konsulatem w Szanghaju, gdzie można było sobie nabyć taki podbity? Podstemplowany wniosek wizowy? Nie. Oczywistym jest, że mogą
przy tym procesie wizowym mogą się zdarzać nieprawidłowości, jak w każdym innym procesie. Natomiast to, o czym media informowały i na czym próbuje robić kampanię polityczną fałszywie opozycja, szczególnie Donald Tusk, są to niepotwierdzone doniesienia. Ale Wawrzyk jednak pożegnał się ze swoim stanowiskiem. Co więcej, nie znalazł się na listach wyborczych. W związku z tym coś jest na rzeczy. No, w takim razie, co będzie dalej z panem wiceministrem? A czy przecież jeśli chodzi o kwestie wizowe, prokuratura potwierdziła, że jest dochodzimy sprawa do dotycząca, tylko że jeśli mówimy zawsze... I prowadzi śledztwo, tak, jest afera, razem z CBA. Mówimy o skali, bo Platforma... Ale zanim o skali, to zastanówmy się, kto za to odpowiada i dlaczego minister Wawrzyk został zdymisjonowany. Pan to wie? Nie, ja podejmowałem tę decyzję, podjął premier. Premier utracił zaufanie do pana ministra Wawrzyka. Ale z jakiego Wawrzyka powodu? Czy widzowie, słuchacze, Polacy nie zasługują na wyjaśnienia? Zaprezentowano panu premierowi. Pan premier wyraził, że są wątpliwości co do badane, co do... Ale pana jako wiceministra sprawiedliwości to nie interesuje? Jakie wyjaśnienia i dlaczego? Pana kolega z rządu nagle znika? Obszar, który nadzorował minister Wawrzyk, jest można powiedzieć teraz, pod sprawdzany przez służby i prokuraturę i są poważne wątpliwości, czy w obszarze, który nadzorował, ktoś popełnił przestępstwo. No, ale skoro CBA jako, że u nas standardy takie obowiązują, że w takich sytuacjach, jeśli jest tego typu zaawansowane są działania służb prokuratury, że w takich sytuacjach zazwyczaj jest dymisja osoby, która to nadzoruje. Z tego wytłumaczyć. Piotr Wawrzyk został zdymisjonowany, bo A, B i C. Tylko jest jakieś takie mydlenie oczu, że nie wiadomo, że nadzorował. Jakoś to imiczna sprawa. Nie ma mydlenia oczu. Jest sprawa dotycząca wiz o innej skali, niż próbuje się prezentować na potrzeby kampanii politycznej. A ten obszar nadzorował minister Wawrzyk, jeśli chodzi o nadzór nad tymi konsulatami. Ale czy pan minister będzie miał postawione zarzuty na przykład? Nie wie pan, tak? Przecież jest tajemnica śledztwa i dopiero kiedy wnioski w tej sprawie wyciągnie CBA i prokuratura, będzie można mówić, kto w tej sprawie faktycznie ponosi winę, jeśli chodzi o odpowiedzialność karną. A czy będą kolejne dymisje? Odpowiedzialność karna, polityczna są dwie różne sfery. Czy będą kolejne dymisje w takim razie? Jako, że sprawa jest objęta tajemnicą śledztwa, to ile osób... śledztwo nie obejmuje dymisji, więc mówimy o politycznej odpowiedzialności. Jest dymisja. Nad ministrem Wawrzykiem jest jeszcze minister spraw zagranicznych, minister Rau. Jedynka, tak, jeśli dobrze pamiętam, w Łodzi. No, minister Rau, skoro jest decyzja wobec ministra Wawrzyka i oznacza to, że on osobiście nadzorował ten dział. Minister Rau. Pod lupą jest też to centrum wizowe, które było otwierane w Łodzi i wtedy to bardzo tak szumnie otwierał to pan minister spraw zagranicznych właśnie. Tak przypominam tylko. No tak, no, ale to... jest to badane, ale jakie konkretne okoliczności wokół powstawania tego centrum budzą wątpliwości śledczych, dowiemy się, kiedy zostaną podjęte decyzje procesowe. No czy będzie tak jak z innymi aferami obozu władzy, bo nie wiem, czy ty, Beato, pamiętasz, żeby którakolwiek afera została wyjaśniona, afera respiratorowa, co się udało wyjaśnić? No udało się wyjaśnić, że... Że handlarz bronią zmarł, tak? Oferent przedstawił nieuczciwą ofertę finalnie i nie był w stanie zrealizować tego zamówienia. A co się dzieje ze śledztwem w sprawie ministra cyfryzacji obecnego Janusza Cieszyńskiego? Ale jakim śledztwo pan... Respiratorowa afera, nie kojarzy pan? Był wtedy wiceministrem zdrowia, więc... Nie wiem, czy wobec ministra Cieszyńskiego... Tak było, trwało 400 dni. Minister Cieszyński nie ma żadnych zarzutów postawionych. No nie ma zarzutów, bo już chyba za wybory kopertowe też nikt nie ma zarzutów. Umorzono sprawę. W ogóle nie ma sprawy. Gdzie jest problem z wyborami kopertowymi? To, że w Polsce wybory miały... Że 70 milionów złotych zostało wyrzucone w błoto. Kiedy eksperci mówili, że tak naprawdę nie ma szans, żeby to się udało, że to nie premier jest od organizowania wyborów. Gdyby nie nasza determinacja, by zorganizować wybory... Które to by Polsce groził paraliż konstytucyjny, do czego zmierzała opozycja. A udało mi się podmienić kandydatkę, która była fatalna i zostali z tymi 70 milionami jako wielką aferę. Dobrze, mamy kolejny telefon. W jakim mieście, gdzie są darmowe leki dla seniorów? Bo mam 72 lata i ani jednego leku darmowego nie dostałam. Wręcz odwrotnie, we wrześniu zapłaciłam więcej za leki niż w sierpniu. No właśnie, w jakim miejscu? W jakim mieście? W jakim miejscu Polski? Program obejmuje cały kraj i obejmuje podstawowe lekarstwa najczęściej występujące choroby.
I lista tych leków jest przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia. Nie jestem ekspertem z dziedziny ochrony zdrowia, więc nie wiem, jakie lekarstwa się znajdują na tej liście. To może uczciwie było powiedzieć, że niektóre leki, a nie wszystkie, bo seniorzy idą później do apteki i co? I okazuje się, że no muszą naprawdę dalej sporo płacić. Ochrona zdrowia nie jest dziedziną, w której mogę się wypowiadać jako osoba, można powiedzieć, posiadająca pełną wiedzę, więc zakładam, że schorzenie, na które cierpi nasza słuchaczka, nie jest objęte tą listą. Czyli ale... nie wszystkie leki są darmowe, powiedzmy sobie wprost. Panie ministrze, czy obejrzy pan film Agnieszki Holland, Zielona granica, kiedy na ekrany wejdzie 22 października, przepraszam, września, przepraszam? Znaczy, nie, generalnie nie oglądam kabaretów, ale ta sprawa to jest trochę... To nie jest film wesoły. Nie, chodzi o... Myślę, że to jest film, który może dawać do myślenia. Właśnie do myślenia daje, jak się poczyta nagłówki w białoruskiej, rosyjskiej prasie, co ten film robi. No. A to i ma wizja pan zwyczaj wypowiadania się o rzeczach, o których pan nie widział, jeszcze nie są dostępne? Oglądałem trailer i byłem wystarczająco zażenowany, żebym... Przypomnę, że ten film dostał nagrodę specjalną na 80. Festiwalu Filmowym w Wenecji. Kilkanaście minut. No i? No i no pana przełożony właściwie, no kolega partyjny, szef partii, no... Napisał, ja może zacytuję. Zacytuj, tak bardzo proszę. W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland. Czy to nie jest coś, co no, po prostu jest przekroczeniem wszelkich granic? Film Agnieszki Holland jest filmem propagandowym. Ale na jakiej podstawie? Dlaczego pan? Przecież nie widział trailer. Ale czytałem fragmenty niektórych recenzji, które się na ten temat tego filmu okazywały. Ale jakie są pana konkretne zarzuty? Które panu fragmenty filmu się nie podobają, jeśli pan go nie widział? No, oglądałem trailer, tak jak powiedziałem. I trailer zazwyczaj oddaje duch filmu. Ale I czytałem recenzję tego filmu. Ale szykuje się pozew, to pan wie generalnie. Dlatego, że pan minister Tak ci demokraci walczą o wolność słowa w Polsce, że zamierzają pozywać za opinię. To minister chciałby cenzurować, które filmy mogą być pokazywane. Może pan odczyta ten cytat jeszcze raz? A nie doszło do obrazy... W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland. Od tego, czyli od czego? Od pokazywania Polaków jako bandytów i morderców? Że minister Ziobro tutaj cenzurę chce wprowadzać. Czy jakie sformułowanie... Ja pana pytałem, jakie sformułowanie z tego cytatu świadczy o tym, że minister chce ten film cenzurować? Ja pana pytałem, czy chce wprowadzać cenzurę, jeśli tak, w takich słowach pisze o filmie, którego nie widział, bo nie mógł zobaczyć. A na jakie podstawie pan twierdzi, że minister chce? W ogóle... Powtarzam panu kolejny raz, że pana pytam, czy minister sprawiedliwości chce wprowadzić cenzurę i chciałby zakazać pokazywania. Nie chce. Pokazywania. Minister skorzystał ze swojego prawa do wyrażenia opinii, a pani Holland go za wyrażenie opinii z tymi mistrzami z wolnych sądów chce pozywać. No to mamy przykład tego, że ta tak zwana praworządność, konstytucja i tak dalej. To się kończy, kiedy ktoś ma opinię nieprzychylną jeśli drugiej stronie. Jest porównywana do propagandzistki rodem z III Rzeszy, to się można poczuć jednak obrażonym. Jeśli ten film jest wykorzystywany przez Łukaszenkę i Putina do kreowania fałszywego obrazu Polski, to coś jest na rzeczy. Ale dochodziło do pushbacków. Dochodziło, prawda? Do wypychania tych ludzi, którzy tam... Dlaczego... polscy mundurowie mieli nie bronić polskich granic. No ale dochodziło do pushbacków. Są niezgodne z czym? Z prawem międzynarodowym. A to można sobie tak wchodzić do naszego kraju, jak się chce? Można. Nie, ja pana pytam. Z panem nie zgadzam. Że nie można. Ja pana ktoś, pytam, czy można... Ktoś, kto w sposób nielegalny wkracza na teren Polski, może być z naszego kraju po prostu wyrzucony. Po prostu. No, wie pan, mamy jeszcze prawo międzynarodowe, tak? Którego... Tak. Tak? No a co, nie mamy? Ale są zakazane. A jakie to prawo? Gdzie jest napisane, że pushback jest zakazany? Panie ministrze, gdzie jest to napisane? Naprawdę pan jest wiceministrem sprawiedliwości. No ja mam panu tłumaczyć, pan był pan na tej granicy. Tak, ja byłem i widziałem, w jaki sposób. Jaki przepis prawa? Może moje kompetencje są tutaj niewystarczające. Może ja po prostu... Jak zostało zmienione polskie prawo? Proszę przypomnieć naszym widzom, bo one zostało zmienione w trakcie kryzysu na granicy po to, żeby Polska rzekomo zgodnie z prawem międzynarodowym mogła to robić. Proszę przypomnieć. Sami mieliście świadomość tego, że takiego przepisu nie ma. Znaczy, przede wszystkim by nie było wątpliwości, że polscy funkcjonariusze działają w zgodzie z prawem. Złożono przepisy, które precyzowały, co mogą robić, ponieważ ludzie, którzy źle życzą bezpieczeństwu Polski, kreowali właśnie takie tezy, jak to jest wasza opinia. Że funkcjonariusze krótko, minister nie Ziobro robić. Nie, to nie jest opinia, to jest prawo. Czy minister Ziobro prawo. Przeprosi Agnieszkę Holland? Polscy mundurowi mają obowiązek chronić polskie granice. Przeprosi czy nie ludzie, przeprosi? Którzy,
Nie zamierza minister przepraszać, powiem więcej. To pani Holland powinna przeprosić polskich mundurowych za to, że robi swoim filmem, za to, że swoim filmem kreuje fałszywy obraz sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Czym, to jest film fabularny, czym realizuje, nie film dokumentalny. Ale jest to jednak pewna forma. Ale jest to pewna wizja, pewna wizja pani Holland, którzy niektórzy widzowie, z pewnością widzowie zagraniczni, odbierają jako faktyczny obraz sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Dobrze, tak czy tak. Zresztą pani Holland sama o tym mówi, że ona to pokazuje, żeby ludzie zobaczyli na świecie, że jak to się źle na tej polsko-białoruskiej granicy dzieje. No. Tak czy tak. Konferencja Episkopatu Polski, polecam stanowisko w tej sprawie. A przechodzimy teraz do tak czy tak. Tak czy tak. Przyszły premier, Mateusz Morawiecki czy Przemysław Czarnek? Pytają państwo o moje preferencje. Nie, no tak czy tak. No, miał pan wybrać. Tak czy tak. Tak. I pan premier Morawiecki i pan minister Czarnek są człowiekiem politykiem naszego obozu z pewnością obaj. Ale tak funkcji... albo tak. Tak i tak. Tak i tak. Nie ma albo. Nie, to jest albo. Tak czy tak, a nie i wśród tak. Dwóch tak wspaniałych wyborów, tak który tak. Jest lepszy. Albo, albo. Poleksiej czy kamienie milowe w sprawie KPO? Tutaj to nie jest alternatywa rozłączna. Ale ministra, no. No nie, to nie jest. To jest fałszywe postawienie sprawy. Nie Mazowieckie nie ma w obecnym sporu. Kształcie czy z wyłączoną Warszawą? Województwo mazowieckie. Tak jak teraz, czy z wyłączoną Warszawą jako odrębną? Status Warszawy powinien zostać lepiej uregulowany, ale nie można niczego robić wbrew mieszkańcom stolicy. Reparacje od Niemiec czy pieniądze z KPO od Brukseli? I to, i to. Czyli nie da się wybrać. No nie da się wybrać, ale oczywiście... Niemcy tworzą taką sytuację, żebyśmy mieli ani tego, ani tego. No. Wiedziałem, że to przewidywalne. To był rząd mniejszościowy czy koalicja z Konfederacją? Nie widzę możliwości koalicji z całą Konfederacją. Ale z niektórymi jej przedstawicielami? Są osoby, które w Konfederacji, wydaje mi się, mają podobne poglądy do Zjednoczonej Prawicy, ale... Kto na przykład? Są też osoby, które kompletnie nie przystają do naszego środowiska. Walka z inflacją czy obietnicy? Nie chcę zaszkodzić nikomu w Konfederacji, więc nie powiem. No tak, bo to przyszły koalicja, to po co szkodzić? Walka z inflacją czy obietnice wyborcze? No jedno drugiemu nie szkodzi. No to są takie... No nie, faktycznie, jak się obiecuje bardzo tyle, to się też jednak podkręca inflację. Niemcy czy Rosja? No mimo wszystko Rosja jest na innym biegunie dzisiaj niż Niemcy, ale prawda jest taka, że polityka niemiecka... Ale to powie pan Niemcy, czy Niemcy panu nie przejdą przez usta, no bo to jest albo tak, albo tak. Znaczy nie, no zakładamy, kto jest bardziej wrogi Polsce, to jeśli na 100% jest wroga Rosja, Niemcy na 80%, no to można powiedzieć, że Niemcy, ale tak? Ale Niemcy, no. Przepraszam, ale to nie oznacza, w Unii Europejskiej, to jest nasz sojusznik. Przede wszystkim to jest też, eksportujemy tam bardzo dużo, tak? Mamy dużo, bardzo duże kontakty. Nie, tak, mamy duże relacje gospodarcze z Niemcami, jesteśmy również w międzynarodowych sojuszach, natomiast Niemcy w ramach tych struktur, w których się z nimi znajdujemy, konsekwentnie prowadzą działania, które mają marginalizować Polskę, osłabiać jej pozycję, z czego Niemcy chcieliby ekonomicznie korzystać. Legia czy Polonia? Legia. Ja tylko powiem, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w ubiegłym roku w Białymstoku uznał, że pushbacki są niezgodne z polskimi przepisami i umowami międzynarodowymi, które wiążą Polskę. To tak, no mamy takich sędziów kodziarzy niektórych, którzy takie rzeczy wymyślają. Przepraszam, co pan powiedział? Sędziów kodziarzy, którzy są... Ale rozumiem, Jarosław Kaczyński już się razem z wami jednoznacznie rozprawi, jeśli w trzeciej kadencji wygracie i będą tylko sędziowie, którzy władzę wspierają. I wtedy będzie trójpodział władzy. Nikt tak nie powiedział. Proszę natomiast... wylosować kulkę. No przecież niektórzy sędziowie razem z tymi członkami kodu... Panie ministrze, kulka dla pana, jedna, proszę wylosować, szybciutko otworzyć, przeczytać pytanie i na nie odpowiedzieć. Dobrze. Czy masz ten... Ale naprawdę, tyle tych quizów państwo... No! Postaraliśmy się, żeby przetestować. Zawsze się staramy naszych gości. Czym szkolnictwo prywatne jest lepsze od publicznego, że członkowie rządu posyłają swoje dzieci do prywatnych szkół? Nie mam takich doświadczeń. Muszę posyłać dzieci do prywatnego przedszkola, ponieważ nie było dla nich miejsc w publicznym w Warszawie w dobrej lokalizacji. Ale pytam o szkolnictwie, to pan o przedszkola. Niestety. Moje osobiste doświadczenia jako rodzica są z przedszkolami. No. Premier Morawiecki jednak posłał swoją córkę do szkoły podstawowej prywatnej. Podsumujmy wyniki ankiety. Czy zgadzasz się z Sebastianem Kaletą? 17% słuchaczy i widzów się zgadza, 83% się nie zgadza. Takie są te wyniki, ale muszę, mamy 10 sekund. Przemysław Czarnek, przyszłym premierem, to jest według pana realny scenariusz? Podniósłby pan rękę za Czarnkiem jako premierem?
jako, mam nadzieję, przyszły poseł kolejnej kadencji poprę kandydata na premiera wskazanego przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, tak jak stanowi nasze porozumienie koalicyjne. Zobacz, brata jest teraz pokornia przed kampanią. Taka była krytyka Mateusza Morawieckiego. Jak to można schować? I to by było na tyle. Dziękujemy bardzo. To była Gra o Głosy. Sebastian Kaleta był z nami. Zapraszamy na za tydzień. 21.30. Kłaniamy się. Beata Lubecka. I Patryk Michalski. Do zobaczenia.